Cześć YouTube, z tej strony Daniel Noworyta, kanał Programista Frontend. Dzisiaj o rozwiązywaniu problemów. Programowanie to jest rozwiązywanie problemów, czy ci się to podoba, czy nie. Tak naprawdę tylko aplikujemy język maszyn, by finalnie znaleźć rozwiązanie jakiegoś zagadnienia. I jedno z najczęstszych pytań, jakie dostaję od Was w newsletterze czy w prywatnych wiadomościach, brzmi: Daniel, jak rozwiązujesz zadania w pracy? Dlatego dzisiaj odcinek o rozwiązywaniu programistycznych problemów. Przedstawię Ci moje podejście do rozwiązywania problemów, zadań w pracy. Jest to proces, który odpowiada mojej osobie. Inspiruj się i czerp garściami tyle, ile możesz, ale zachęcam Cię do samodzielnego eksperymentowania i poszukiwania w tej właściwej drogi, która będzie finalnie odpowiadała Tobie. Podczas rozwiązywania problemów pracy mój umysł pracuje tak naprawdę w dwóch trybach. Tryb rozproszony i tryb skupiony. I to nie jest tak, że od razu zauważyłem te dwa tryby. Przyszło to do mnie wraz z kolejnymi zadaniami, jakie rozwiązywałem, i z kolejnymi wyzwaniami narodził się system, który dzisiaj stosuję i który pomaga mi dowozić kod, który potem finalnie ląduje w projekcie. System ten pewnie będzie ciągle zmieniany i ulepszany wraz z rosnącym doświadczeniem zawodowym oraz wiedzą, jaką będę posiadał. Pracując 1,5 roku jako programista, myślę, że możesz wyciągnąć z mojego doświadczenia jakąś wartość dla siebie, jeżeli jesteś na etapie nauki czy poszukiwania swojego podejścia do programowania. Zacznę od wyjaśnienia Ci pierwszego etapu rozwiązywania problemów pracy. Nazywam go trybem rozproszonym. W momencie, kiedy decyduję się na rozwiązanie danego zadania, niejako z automatu rozpoczynam proces rozpoznania możliwych ścieżek prowadzących do rozwiązania. Staram się zauważyć wszystko, co może przydać się w skutecznym zaimplementowaniu danej zmiany. W trybie rozproszonym zbieram informacje i przykłady, które mogą mi się przydać w rozwiązaniu mojego zadania. Staram się tutaj jak najbardziej poszerzyć moje możliwości i poznać alternatywne drogi prowadzące do rozwiązania danego problemu. Pozwalam sobie na eksperymenty i poznawanie jak największej ilości możliwych opcji. Wystawiam swój umysł na nowe pomysły i eksploruję nieznane mi podejścia do rozwiązania danego problemu. I nie podejmuję tutaj żadnych decyzji o tym, które podejście będzie tym właściwym dla mnie. Nie filtruję dostępnych opcji, bo to nie jest czas na to. Po prostu staram się wystawić swoją głowę na jak największą ilość potencjalnych rozwiązań danego problemu. Dla mnie jest to czas, kiedy daję się ponieść swojej programistycznej fantazji i pozwalam swojej ciekawości pokazać mi inne, alternatywne rozwiązania, o których w danym momencie nie mam bladego pojęcia. Dla mnie, tak naprawdę, jakbym miał to podsumować, jest to ten najbardziej kreatywny moment w pracy programistów. Po przejściu tego pierwszego etapu i zebraniu odpowiednio dużej ilości referencji przechodzę do etapu drugiego, którym jest już ten tryb skupiony na rozwiązaniu danego zagadnienia czy zadania. Tak? Kwestia tej granicy między trybem gromadzenia informacji i rozwiązywania zadania jest bardzo umowna. Czasami research zajmuje mi mniej, czasami więcej czasu i tutaj myślę, że duże znaczenie ma to, z jakim problemem się mierzę i jaką mam aktualnie wiedzę na temat danego zagadnienia. Co jednak zauważyłem u siebie, to, żeby stawiać wyraźnie granice pomiędzy trybem zbierania informacji i podchodzeniem do rozwiązania danego zagadnienia. Tym trybem zbierania informacji i tryb skupiony, kiedy już rozwiązujemy zadanie, powinny być wyraźnie oddzielone. Pisanie kodu jest trochę zadaniem kreatywnym i zadania kreatywne mają to do siebie, że ich rozwiązanie w naszym przekonaniu może nigdy nie być perfekcyjne. Dlatego ważne jest postawienie tej granicy i powiedzenie sobie: ok, zebrałem wystarczającą ilość informacji i mogę teraz przejść dalej i próbować zaimplementować dane rozwiązanie. Dla mnie tryb skupiony to totalnie przeciwieństwo trybu rozproszonego. Tutaj jest właśnie czas na podjęcie tej decyzji. Tutaj staram się oddzielić to, co jest najważniejsze w danym zadaniu i gdzie godzę się jakby z trade-offami wyboru takiego, a nie innego podejścia. To jest moment, który sprawia mi najwięcej problemów. Wybór jednego rozwiązania oznacza powiedzenie nie innym możliwościom, prawda? I tutaj ogromne znaczenie ma doświadczenie zawodowe i ogólna wiedza na dany temat, którym polega dane zadanie, którego się podejmujemy w danym momencie. Zawsze jest strach przed tym, że wyrzucę kawałek kodu, nad którym trochę pracowałem jakiś czas, nawet jeżeli tak naprawdę działa, ale inne rozwiązanie jest czytelniejsze i bardziej odpowiednie w danym momencie. Często w tym procesie pomaga mi feedback innych programistów w zespole i konfrontowanie swoich pomysłów. Na początku było to bardzo częste, że moje rozwiązanie skonfrontowane z głowami bardziej doświadczonych programistów lądowało w koszu, musiałem implementować to na nowo. Jednak na tym polega właśnie zdobywanie doświadczenia i mam wrażenie, że to te chwile, jak do tej pory, dały mi najwięcej w pracy, najwięcej nauki, to te konfrontowanie swojego pomysłu z pomysłem osoby bardziej doświadczonej. I dzisiaj już coraz częściej proponowane przeze mnie rozwiązania trafiają za pierwszym razem do repozytorium. Tak naprawdę po jednym, dwóch rzutach okiem przez kogoś bardziej doświadczonego kod jest akceptowany i trafia do projektu. Prawda jest taka, że dopóki nie zapiszesz swojego rozwiązania i nie skonfrontujesz go
z końcowym użytkownikiem lub innymi osobami w zespole, to nie możesz mówić o rozwiązaniu danego problemu. Masz tylko pomysł, który może i wcale nie musi być tym prawidłowym w danym momencie. Teraz jeszcze raz podsumując ten proces, przez który przechodzę za każdym razem, kiedy rozwiązuję jakieś zadanie w pracy, to na początek poszukuję możliwych rozwiązań, zarówno w swojej głowie, w swoim zasobniku i w źródłach zewnętrznych. Daję sobie przyzwolenie wtedy na próbowanie nowych technologii, nowych rozwiązań i testując przy tym granice danego problemu, zaczynam już myśleć o przypadkach brzegowych. Nie skupiam się tutaj jeszcze na przypadkach brzegowych i obsłudze błędów, ale staram się to mieć ciągle gdzieś z tyłu w głowie, że kiedyś będę musiał się tym tematem zająć i to może mi się przydać przy wyborze odpowiedniego rozwiązania. I potem przechodzę do tego trybu skupionego, gdzie podejmuję decyzję o tym, który sposób powinien być tym odpowiednim w danym momencie. Projektuję detale implementacji i rozwiązania piszę i tak naprawdę zaczynam implementować ten finalny kod. Kolejnym krokiem jest przetestowanie danej implementacji i zaprezentowanie kodu bardziej doświadczonym programistom w zespole. Czyli po napisaniu testów jednostkowych wrzucam to do repozytorium, robię PR. W zależności od tego, czy zaproponowane przeze mnie rozwiązanie jest przyjęte, dopieszczam je lub wracam do projektowania nowej implementacji już na bazie feedbacku, jaki dostałem od kolegów w zespole. Teraz przedstawię Ci techniki, które pomagają mi na poszczególnych etapach, kiedy rozwiązuję zadania w pracy. Jedną z technik, jakie stosuję szczególnie podczas tego pierwszego trybu rozproszonego, to technika zwana archipelagiem pomysłów. Poznałem ją czytając materiały Tiago Forte. Swoją drogą polecam Ci gorąco książkę tego autora pod tytułem Building a Second Brain. Książka daje praktyczne wskazówki, jak zorganizować sobie bazę informacji na podstawie codziennie konsumowanych przez nas treści. Pokazuje, jak zorganizować sobie taki zasobnik w taki sposób, by potem łatwo było się odnosić do konkretnych obszarów naszego życia i znajdować szybciej odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Teraz na czym polega archipelag pomysłów? Tworzę sobie dokument, dla którego zagadnienia i na początku wypisuję wszystko, co wiem już na dany temat. Lecą tam wszystkie spostrzeżenia, które od razu przychodzą mi na myśl. Przelewam wszystkie myśli na taki pusty dokument, potem dodaję kolejne elementy już podczas przechodzenia przez proces odkrywania zagadnienia. Tak powstają kolejne wysepki na moim archipelagu dostępnych rozwiązań. Potem tak zebrane informacje pomogą mi w drugim procesie, kiedy już poszukuję konkretnego rozwiązania mojego problemu. Dodatkowo bardzo fajną techniką jest tak zwany Hemingway Bridge. Technika nazwana na cześć sławnego pisarza, który zdobył Nagrodę Nobla w roku 1954. Hemingway znany był ze swojego stylu pisania. Mianowicie zawsze kończył pisanie danego dnia, mając w głowie już punkt, w którym rozpocznie dnia kolejnego. I miał zawsze jasno określony następny punkt w jego opowieści. To oznaczało, że następnym razem, jak siadł do pisania danej powieści, miał jasny punkt zaczepienia i od razu potrafił zacząć tworzyć kolejne wersy. Bardzo często korzystam z tej techniki, z tego pomysłu, który też swoją drogą zaczerpnąłem z książki Tiago Forte, głównie na koniec danego dnia w pracy. Wracając do naszych trybów, tak? Mając już te pojedyncze wysepki pomysłów i odkryć danego dnia, używam tej techniki do łączenia tych archipelagów wysp z wiązłe jakby rozwiązanie problemu. I jak to wygląda w praktyce? Już Ci mówię. Na koniec danego dnia zapisuję sobie pomysły na następne kroki, od których powinienem zacząć kolejny dzień w pracy. Oprócz tego zapisuję sobie aktualny status zadania, jakie rozwiązuję. Czy już jest na ukończeniu, czy trzeba testować, czy jeszcze nie zacząłem implementacji. To może zawierać tak naprawdę jakieś duże wyzwanie, z którym się akurat mierzę, lub jakieś ważne pytanie, na które jeszcze nie znam dzisiaj odpowiedzi. I na koniec staram się dopisać wszystko, co może mieć znaczenie kolejnego dnia, a co mogę przez daną noc, na przykład śpiąc, zapomnieć. Na koniec wypisuję sobie to, co powinienem zrobić, by posunąć rozwiązanie danego problemu dalej. Dzięki właśnie takiemu podejściu, dzięki zastosowaniu takiego mostu pomiędzy jednym dniem a drugim. Następnym razem, jak wrócę do danego zagadnienia, mam już punkt zaczepienia i nie muszę marnować swojej energii mentalnej na te szukanie połączenia między kropkami na moim archipelagu rozwiązań, czyli w tym pierwszym etapie, a mam już dany punkt startowy, od którego mogę wystartować danego dnia swoją pracę. Także rozwiązywanie problemów to codzienność w pracy programisty. Jedne z nich są prostsze, inne trudniejsze i wszystko zależy od Twojego zasobnika wiedzy i umiejętności szukania odpowiednich rozwiązań w dostępnych źródłach. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek zainspiruje Cię do eksperymentowania i poszukiwania odpowiedniego procesu dla siebie. Daj znać w komentarzu, jak Ty podchodzisz do rozwiązywania problemów, czy to podczas swojej nauki, czy już w Twojej pracy jako programista. Chętnie dowiem się czegoś nowego, co mógłbym zaimplementować w swoje rozwiązanie. Taka wspólna nauka i wymiana doświadczeń myślę, że sprawi, że wszyscy będziemy lepszymi programistami, a o to też chodzi w tym kanale. Po to założyłem ten kanał, żeby samemu stawać się lepszym programistą, żeby pozwolić Wam stawać się też lepszymi programistami. Na koniec gorąca prośba, jeśli jeszcze tego
tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, zastukaj dzwoneczek i zasubskrybuj mój kanał. YouTube zatroszy się, żebyś nie ominął żadnego kolejnego odcinka. Co? Na dzisiaj to tyle. Ach, jeszcze coś. Jeżeli dzisiejszy odcinek podobał Ci się na tyle, że jesteś jeszcze ze mną, prawdopodobnie będziesz zainteresowany, zainteresowana również tym materiałem. Wielkie dzięki za spędzony wspólny czas. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć! Scared to live, 'cause some people never learn. But they're not gonna, not gonna watch me burn.